Przede mną ci stoi takie dosyć trudne zadanie, ponieważ te dwa filmy, z których jeden został nakręcony w roku 69 mam na myśli Strukturę Kryształu, a drugi w 71 mam na myśli trącą w zasadzie filmami z tego samego okresu, ale muszę mówić trochę o zjawisku, o którym mówić tak naprawdę nie będę, ponieważ filmy z tego dotyczące tego nurtu, czy tej formacji. Jakim jest Kino Moralnego Niepokoju, zobaczycie Państwo dopiero w przyszłym semestrze, bo wtedy jest przewidziany taki duży blok filmów z lat 70.. Natomiast oba te filmy i Struktura Kryształu i Trąd zapowiadają ten nurt. To znaczy, oba te filmy są w jakiś sposób prekursorskie w stosunku do kina Moralnego Niepokoju czyli takiej formacji, która ukształtowała polskie kino lat 70. i w zasadzie do dzisiaj jest wymieniana oprócz Polskiej Szkoły Filmowej jako jedna z najważniejszych takich formacji czy też nurtów w polskiej kinematografii. I tak jak doktor Raczek zapowiedziała, struktura kryształu jest tutaj takim filmem sztandarowym. To znaczy, jeśli będziecie Państwo czytać o Oki moralnego niepokoju, to w każdym opracowaniu przeczytacie, że właśnie struktura kryształu jest takim filmem wprowadzenia do tej tematyki. Ja dokładnie jakby powiem, na czym to wszystko polegało. Natomiast faktycznie z trądem jest pewien problem, ponieważ to jest raczej taki film, który należy traktować jako odkrycie po latach. To jest film raczej nieoglądany, więc będziecie Państwo mogli się z nim dzisiaj tutaj zmierzyć. Ja szukałam też jakichś współczesnych tekstów poza latami 70. na temat Trądu. Trafiłam tylko na takie bardzo skrótowe opracowania, więc jakby. To jest taki film, jak mówię, odkrycie trochę po latach. Natomiast też szukałam takiego współczesnego klucza do tego filmu, żeby jakby tutaj Państwo bardziej tego filmu zachęcić. Wydaje mi się, że udało mi się taki klucz znaleźć, ale to jak przejdę do omawiania tego filmu, to powiem dokładnie o co mi chodziło. Jakby szukając tutaj tropów, oczywiście podążyłam śladami Tadeusza lubelskiego, czyli jednego z takich najbardziej. Aktywnych badaczy polskiego, polskiego kina i polskiej kinematografii. I Tadeusz Rubelski w swoim tomie Historii kina polskiego, który niedawno został wznowiony, jakby ten okres przed kinem moralnego i niepokoju, czyli lata 69-75, nazywa sobie roboczo kinem młodej kultury. Kino młodej kultury, czyli tych kilka lat między 69 a 75 rokiem, jeszcze przed jakby powstaniem, narodzeniem się nurtu kina moralnego niepokoju. Skąd ta cezura, to znaczy, dlaczego te dwie daty są tutaj datami granicznymi? No, Prostsza mi się wydaje ta data pierwsza, to znaczy ten rok 69, ponieważ to jest taka cezura jakby dla polskiej kultury e, istotna po marcu 68 roku tak? czyli po całej nagonce antysemickiej, e, jakby protestach studentów, protestach na uczelni, e, itd., itd. I tym wszystkim, co się, e, co się stało po reakcji władz na marzec 68 roku. E, Później, po interwencji, y, oczywiście, wojsk, Układu Warszawskiego w y, Czechosłowacji. To wszystko, panowie, bardzo proszę o spokój. Y, to wszystko są takie wydarzenia, które zmieniły relacje pomiędzy władzą a artystami czy też intelektualistami tamtego okresu. To znaczy e, coraz mniej, w coraz mniejszym stopniu, coraz mniej chętnie e, artyści, intelektualiści inte, in, jakby identyfikowali się z państwem socjalistycznym. Czyli jakby nastąpił po 1968 roku taki odwrót e, jakiegokolwiek zaufania do władzy. No, lata 70. to jest taki czas aktywnego rodzenia się opozycji, to jakby oczywiście jest pewien Proces to, co się stało między 1945 rokiem a latami 70. To oczywiście jest jakby szereg zdarzeń, który doprowadził do tego odejścia środowisk artystycznych, środowisk intelektualnych od takiego. Całkowitego, czy też chociażby częściowego poparcia, poparcia władzy. Dla środowiska filmowego też ten rok 1968 miał takie realne konsekwencje, jeśli chodzi o jakby funkcjonowanie kinematografii w Polsce, to znaczy po marcu 1968 roku przede wszystkim został usunięty rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatru i filmu Włodzi, czyli Jerzy Teplic. Jakby musiał wyjechać z kraju. Jego losy się zresztą potoczyły w taki sposób, że pojechał do Australii, tam założył pierwszą szkołę filmową, więc jakby znalazł sobie gdzieś miejsce dla, dla siebie, żeby jakby zajmować się tym, tym, w czym był dobry. Wyjeżdżają też z Polski tacy wielcy reżyserzy jak Aleksander Ford. Zwróćcie Państwo uwagę, no minęła dekada od Krzyżaków, czyli wielkiej polskiej superprodukcji. Dziesięć lat później Aleksander Ford na jakby fali tej semickiej nagonki musi opuścić, opuścić Polskę. No te jego losy niestety nie, nie potoczyły się tak szczęśliwie jak losy Teplica. Opuszczają Polskę, operatorzy, tacy jak Kurt Weber, jak Jerzy Lipman, czyli tacy e, operatorzy, że tak powiem, z najwyższej półki, oni też jakby po e, jakby fali antysemityzmu e, muszą e, z, Polski, e, z Polski wyjechać. A jednocześnie te lata 60., czy, czy, czy lat 60., 70. to jest taki czas, kiedy e, zaczynają się Zaczyna się reforma systemu kinematografii, który już trochę sobie skostniał. Jakby potrzebą było jakby takiego nowego nowej energii. W 66 roku powstało Stowarzyszenie Filmowców Polskich, któremu którego pierwszym prezesem był Jerzy Kawalerowicz. Po 68 roku również zreformowano Zespoły Filmowe, czyli przypomnę, zespoły filmowe to były takie jednostki, które dzięki jakby Pewnej, pewnej dozie swobody i przede wszystkim dzięki swojemu kierownictwu e, były w stanie tworzyć jakby samodzielnie filmy według takiej zaplanowanej przez siebie jakby tutaj e, e, strategii. Oczywiście e, pamiętajmy cały czas o, o, o cenzurze czy jakby o interwencjach władzy, ale jakby da, dało się tu wypracować pewien Sposób w miarę ciągłego funkcjonowania. E, zostały w 1968 roku, tak naprawdę, tylko dwa takie duże zespoły, czyli Iluzjon e, pod przewodnictwem Czesława Petelskiego i Tor pod przewodnictwem Antoniego Bogdziewicza. Powstały cztery nowe e, pod takimi znaczącymi nazwami: Nike, Plan, Wektor i Kraj czyli tynikę Nike, Plan, Wektor i Kraj to były takie nowe zespoły filmowe, z częściowo szefostwem narzuconym przez, przez władzę. Zdaje się, że Trąd powstał w zespole filmowym Wektor właśnie. Um, oczywiście te, te jakby zostały narzucone pewne ograniczenia producenckie, natomiast mimo tego udało się w tym czasie stworzyć trochę takich ciekawych, ciekawych filmów. Wkrótce zresztą ta sytuacja z tymi zespołami filmowymi znowu uległa zmianie, ponieważ w 1971 roku koło reżyserów znowu się jakby zbuntowało przeciwko tej sytuacji. Tam Wajda, zresztą była taką aktywną postacią. I w 1972 roku znowu powstały nowe zespoły filmowe, i to były takie zespoły jak Iluzjon tor zostały, ale też kadr, panorama, pryzmat Silesia i X, o zespole filmowym X, na pewno państwo jeszcze usłyszycie, bo jakby to jest jeden z takich zespołów filmowych, który przyczynił się pod przewodnictwem Wajdy zresztą do jakby rozwoju tego kina moralnego niepokoju, o którym jak już powiedziałam dzisiaj, tylko sygnalizuję, o nim dzisiaj mówić nie będę. Dużo mniej wyraźnie mi się wydaje ten rok 75 jako ta cezura tego kina młodej kultury. To są takie, jak pisze Lubelski, pierwsze symptomy przesilenia epoki gierka, czyli jakby takiego względnego dobrobytu tych lat 70.. To, co już powiedziałam, czyli zaczyna się kształtowa kształtowanie takie dosyć e, aktywne e, opozycji demokratycznej w, w ramach e, komunistycznego, perelskiego państwa. E, I e, e, Lubelski wyznacza takie też jakby te dwie daty graniczne, pokrywają się z datami filmów mniej więcej. To znaczy, ten 69 rok to jest z jednej strony e, struktura kryształu, którą dzisiaj Państwo obejrzycie, a 75 rok to jest debiut pełnometrażowy Kieślowskiego, czyli film Personel. E, też taki ważny, jakby tutaj film. Przejście od filmu dokumentalnego w przypadku Kieślowskiego do e, fabuły e, filmowej. E, 69 rok to jest też film Sól ziemi czarnej, Kazimierza Kuca, który również Państwo na, na Akademii obejrzycie. E, ten film miał premierę w roku 70. A 75 rok to jest z kolei rok premiery Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy, czyli jednego z najwybitniejszych filmów do dzisiaj zresztą chętnie oglądanego, chętnie dyskutowanego filmu Andrzeja, Andrzeja Wajdy. Więc faktycznie to jest taki okres, ten koniec lat 60., początek lat 70., taki bardzo płodny w polskiej kinematografii. Widać po prostu, że coś się zmienia, że następuje też reakcja na to, co się dzieje jakby w partii, co się dzieje we władzy, na to, co się dzieje. W, w, w kraju. Ten przełom. Młodej kultury nie dotyczył tylko kina, to jest bardzo ważne. Ja sytuuję tutaj jakby w obrębie młodej kultury e, młoda kultura to nazwa własna pisana z dużych liter. E, kinematografię, ale to był też taki przełom e, w poezji, w piosence, w teatrach, bardzo wtedy aktywnych, kabaretach studenckich, e, w grafice, rysunku satyrycznym. To jest jakby taki moment, e, kiedy to wszystko się e, e, kiedy to wszystko się kształtuje. E, takim hasłem, jakby nadrzędnym tej epoki, tego okresu było mówienie wprost. To jest takie hasło dwóch młodych krakowskich poetów ówcześnie, Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego, którzy postulowali właśnie wtedy mówienie wprost. Postulowali taką kulturę, która weźmie odpowiedzialność za świat, w którym funkcjonuje. To jest jakby istotne. A sama młoda kultura, ta nazwa wzięła się od nazwy takiego kwartalnika wydawanego od roku 1971, przy takim dwutygodniku student, jakby tam był zespół redakcyjny, który właśnie chciał tworzyć tę młodą kulturę. Oczywiście pojawiły się problemy, problemy z cenzurą. W każdym razie na łamach tej młodej kultury ukazał się taki głośny. Artykuł Adama Zagajewskiego, który nosił tytuł Rzeczywistość nieprzedstawiona w powojennej literaturze polskiej, i to był taki trochę artykuł postulatywny, to znaczy on jakby wyznaczał trend funkcjonowania nie tylko literatury, ale w ogóle kultury w tym, w tym okresie. Tam była taka teza w tym, w tym tekście wielokrotnie później przywoływana, że istnieć to znaczy być opisanym w kulturze, to znaczy jakby trzeba to swoje miejsce w kulturze e, odnaleźć. E, ten tekst został później przedrukowany w takim tomie, który się ukazał w Krakowie w 1974 roku, Świat e, nieprzedstawiony właśnie pod e, jakby autorstwa Adama Zagajskiego, Juliana Kornhausera. E, o cóż tutaj chodziło, bo jakby z dzisiejszej perspektywy to nam się może wydawać trochę, trochę tajemnicze. E, otóż chodziło właśnie o opis rzeczywistości, to znaczy e, to nie miało być jakby nadrzędne zadanie kultury, ale taki poziom zero, to znaczy trzeba było opisać to, co jest, to, co funkcjonuje po to, żeby móc zrozumieć rzeczywistość wokół siebie, ale też, żeby zrozumieć siebie, żeby umieć siebie w tej rzeczywistości w jakiś sposób osadzić. To zresztą zostało pięknie przewołane kilka lat później przez Krzysztofa Kieślowskiego w filmie Amator, kiedy ten główny bohater, Filip Mosz, grany przez Jerzego Sztura, rozmawia z Krzysztofem Zanussim, który się tam pojawia w filmie, który mu mówi... Aha, czyli pan kręci w filmach to, co jest. Wie pan, to jest jakiś pomysł. I to jest jakby nawiązanie właśnie do tego eseju Kronhausera i Zagajewskiego, żeby opisywać to, co jest. Dlaczego, jak mówię, to nam się może wydawać dzisiaj dziwne? Dlatego, że oczywiście pojawiały się jakieś obrazy rzeczywistości, ale one jakby pokazywały rzeczywistość w sposób... No w pewien sposób przefiltrowane ideologicznie prawda? zgodnie z tą komunistyczną doktryną albo wręcz pewne tematy, co już zresztą tutaj wielokrotnie podczas Akademii Polskiego Filmu było mówione, były pomijane, to znaczy jakby pewnych rzeczy się nie przedstawiało i one wtedy nie istniały, prawda? Czy się o pewnym problemie nie mówiło, tak jakby go nie było po prostu. I tutaj przeczytam państwu fragment z tego, z tego eseju Zagajewskiego. Jest rzeczywistość ludzi, rzeczy i świadomości, zebrań i kolonii dziecięcych, rzeczywistość podwójnej wiary, zakłamania, e, rzeczywistość zebrań partyjnych i meczów piłkarskich, wyścigów pokoju i dowcipów politycznych, szpitali i transparentów, śmieci i nowych inwestycji, emerytów i personalnych, domów kultury, bujek na wielkich weselach, piosenek młodzieżowych i młodych naukowców, bibliotek i budek z piwem. To, co jest, kryje w sobie własne wnętrze pod postacią tragedii i komedii, wolności i zniewolenia, prawdy i kłamstwa, obłudy i odwagi. Kryje w sobie konflikty stare jak cywilizacja i nowe jak polska ludowa. Jest to rzeczywistość kompletna, której dopełni brakuje kultury interesującej się nią. Tak, czy podają to takie zestawienia różnych opozycji, yy, ale pada też postulat, że to, co jest, rzeczywistość składa się z różnych elementów, prawda? Widzicie Państwo na pewno dokładnie też jakby w, w, w tym tytacie pękanie takiej maski oficjalnego komunikatu, oficjalnego przekazu, prawda? Spod spodu się zaczyna wyłaniać e, taka rzeczywistość, która domaga się prawa, e, e, prawa głosu. To jest, to jest ważne. E, co się pojawiło jakby w ramach tej młodej kultury? E, pojawiły się chociażby wiersze Barańczaka i Ryszarda Krynickiego. E, pojawiły się piosenki Wojciecha Monarskiego, prawda? Pojawiły się też teatry studenckie, takie jak Teatr Stu w Krakowie. Myślę, że wszyscy Państwo Teatr Stu słyszeliście, albo Teatr Ósmego Dnia z Poznania, też wtedy taki niezwykle ważny teatr studencki. Pojawił się kabaret, salon niezależnych, Pojawiły się rysunki Andrzeja Mleczki, Andrzeja Krauzego, satyryczne najpierw w pismach studenckich, później w ogólnopolskich. Więc to był taki moment, kiedy jakby ta młoda kultura chciała zabrać głos. Czym z kolei było to kino młodej kultury? No takim właśnie głównym przedstawicielem tego kina młodej kultury, możemy powiedzieć, po latach, był Krzysztof Zanussi. Jakby tutaj w tej biografii Zanussi'ego, też w jakichś wyborach, których on dokonywał, kryje się trochę klucz do zrozumienia tego, w jaki sposób ta młoda kultura wtedy funkcjonowała. To byli w każdym razie reżyserzy po trzydziestce, nieźle wykształceni. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że kiedyś, żeby dostać się na reżyserię, trzeba było skończyć inny kierunek studiów. To znaczy, trzeba było mieć już jakieś wykształcenie po to, żeby móc studiować, studiować reżyserię. Zanussi urodził się. W roku 1939 w Warszawie. I zanim zajął się reżyserią, robił mnóstwo innych rzeczy. To jest jakby wyjątkowo ważne, chociażby w kontekście filmu, który dzisiaj Państwo zobaczycie. On bardzo szybko zrobił maturę w wieku 16 lat i później, jakby zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zaczął studiować fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. I studiował tę fizykę przez 4 lata. Jednocześnie jednak uczestniczył w takim seminarium filmowym. Prowadzony przez profesora Aleksandra Jackiewicza, więc to jest jakby uczeń Jackiewicza, taki bezpośredni, który na tym seminarium filmowym dowiadywał się różnych rzeczy o kinie o świecie filmowym. Jednocześnie był współzałożycielem pierwszego polskiego DKF-u po prostu. I w tym też DKF-ie on zaczynał jakby też pracę e, amatorską, e, reżyserską. E, stąd też on w tym filmie Kieślowskiego, amator, o którym tutaj dzisiaj wspomniałam, e, pojawia się jako właśnie taka postać związana z amatorskim e, ruchem e, filmowym. E, po czterech latach fizyki Zanussi jakby decyduje się na taki radykalny krok, nie kończy tych studiów i wyjeżdża do Krakowa. Przenosi się w roku 59 do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński po to, żeby studiować tu filozofię. On się dowiaduje, że wtedy takie wykłady z filozofii prowadzi Roman Ingarden i to jest dla niego takim impulsem, żeby wyprowadzić się z Warszawy, przeprowadzić się do Krakowa i tutaj chodzić na te zajęcia do Romana Ingardena. E, ponieważ Zanussi był też taką osobą e, e, jakby wodającą wieloma językami, on jakby też w swoich wspomnieniach wspomina jak matka go pilnowała, że już tych języków uczył jako, jako młody chłopak. E, Zajmuje się też bardzo aktywnie dziennikarstwem filmowym, czyli pisze o filmie, ogląda filmy, jakby pisze recenzje. To właśnie Krzysztof Zanussi, o czym się dosyć mało dzisiaj pamięta, przeprowadził pierwsze wywiady z reżyserami nowej fali francuskiej. To właśnie jakby w tę stronę tego zainteresowania powędrowały. I Kraków to nie jest tutaj ostatni przystanek, ponieważ później w latach 61-66 Zanussi studiuje w Łodzi reżyserię filmową. I tam jakby to są jedyne studia, które udaje mi się w końcu skończyć, chociaż wspomina je nie najlepiej, ale jakby kończy tę reżyserię filmową w Łodzi. Jak już powiedziałam, on zaczynał właśnie od tego takiego amatorskiego uczenia się jakby pracy w DKF-ie i uczenia się jakby reżyserii jako młody, młody chłopak. Natomiast jego film dyplomowy, który powstał w 1966 roku, taki półgodzinny film pod tytułem Śmierć prowincjała. Śmierć prowincjała to jest taki film do dzisiaj zresztą chętnie przy okazji różnego rodzaju przeglądów filmów jego przywoływany. I to był film na tyle jakby już spójny, dojrzały, przemyślany, że faktycznie został ten film zauważony, zapamiętany. To jest jakby, to jest jakby istotne. Z, z, z właściwym sobie takim subtelnym poczuciem humoru po latach Zanussi mówi, że ten film był na tyle zrobiony, tam nie ma dialogów w ogóle żadnych. To jest taka historia relacji między takim młodym chłopakiem i jego mistrzem odchodzącym, jakby umierającym, ty tym tytułowym prowincjałem, że jakby subtelność tego filmu pozwoliła dać mu nagrodę jakby z dwóch zupełnie różnych dziedzin. To znaczy Zanussi wspomina, że film został nagrodzony w Mannheim przez jury ekumeniczne i jednocześnie dostał nagrodę Radzieckiego Związku Ateistów w Moskwie. Tak? Czyli zarówno ateiści, jak i katolicy znaleźli w tym filmie dla siebie taką płaszczyznę jakby opowieści o swoich problemach. To jest jakby bardzo ciekawe, ale też pokazuje e, taką metodę twórczą Zanussiego, którą on się przez kolejnych 10 lat będzie posługiwał. Będzie się ją też posługiwał w filmie, który Państwo zobaczycie, czyli w strukturze kryształu. I na czym ta metoda, na czym ta metoda polega? Otóż ta metoda. Polega na takiej konstrukcji łączenia przeciwieństw. To się nazywa po łacinie koincydentia oppositorum, czyli łączenie przeciwieństw w jedną, w jedną całość. To jakby w, w śmierci prowincjała już się jakby pojawiło, jest kontynuowane również tutaj, w strukturze, w strukturze, w strukturze kryształu. Po strukturze kryształu, Zanussi wspomina, że jakby przed strukturą kryształu, a po śmierci prowincjała, powstały jeszcze e, filmy telewizyjne. Taki film Twarzą w twarz i film Zaliczenie. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten film Twarzą w twarz, e, e, jakby, ponieważ pojawiły się w nim takie aluzje, nawiązania do marca 1968 roku, został zatrzymany przez cenzurę. Po prostu cenzura nie pozwoliła tego filmu e, jakby wprowadzić do obiegu. Więc już jakby taki młody chłopak na, na samym początku. E, jakby został tutaj zniechęcony do dalszego kręcenia filmów. I też wspomina Zanussi taką rozmowę z ówczesnym prezesem radiokomitetu, Włodzimierzem Sokorskim. Po tym jak się dowiedział, że ten film nie zostanie wyemitowany, zapytał Sokorskiego, to o czym by pan chciał, żebym zrobił następny film. A Sokorski odpowiedział tak bardzo cynicznie: O czymś, co nikogo nie obchodzi. Właśnie tą reakcją na, 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 na to, zrobienie filmu o, o czymś, co nikogo nie obchodzi, jest, jest, struktura, jest struktura kryształu. Y też wydaje się, że jakby ta droga reżysera filmowego jest jakby taką jedną z wielu możliwości, które stały przed Zanduscim. On jakby zdecydował się na pozostanie reżyserem filmowym, ale jakby to zainteresowanie tutaj z jednej strony, właśnie takim światem metafizycznym, czy też światem duchowym, egzystencjalnym, z drugiej strony, takim konkretem, jak przynosi ze sobą fizyka, chyba u niego, chyba u niego pozostało. Struktura Kryształu ukazała się w roku 1969. Ten film jest dosyć krótki, ja zaraz też powiem, dlaczego on jest taki, taki krótki. No i to jest już właśnie taka ewidentna zapowiedź kina moralnego niepokoju, że jakby w tej samej nazwie tak, kryje się to, że pojawią się jakieś dylematy, jakieś problemy tutaj do, do rozwiązania. I tak właśnie jest w tym filmie. On jest bardzo kameralny, to jest zaledwie trzech bohaterów para tytułowych przyjaciół, znaczy Marek i Jan, o których zaraz powiem więcej i Anna żona, żona Jana. I to jest taki film, który, jakby zrywa też trochę z przyzwyczajeniami dotychczasowymi polskiego widza. To też myślę że będzie wymagało trochę od Państwa tutaj wysiłku, żeby się w ten film w jakiś sposób zanurzyć. Dlatego, że to jest taki film z ducha nowej fali francuskiej. Na czym to polegało? Otóż polegało to na tym, że po pierwsze ten film jest ostentacyjnie surowy. Tu się naprawdę niezbyt wiele dzieje w takiej warstwie, powiedziałabym dramaturgicznej czy fabularnej. Znaczy poznajemy tych bohaterów i cały film jest jakby taką rozbudowaną konfrontacją pomiędzy ich postawami, pomiędzy ich jakby przekonaniami, poglądami na życie. Po drugie, nowofalowo było też jakby sam sposób kręcenia tego filmu, to znaczy naturalne światło, naturalne plenery chociaż film jest jeszcze e, czarno-biały, e, improwizowane dialogi na, na, e, na planie, e, rejestrowane, rejestrowane na żywo. E, jeden z tych bohaterów to jest jakaś taka tajemnicza historia, o której przyznam, nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, zanim się, nie zaczęłam przygotować tego wykładu dla Państwa. To znaczy, jedna z tych osób. Jan, w czołówce filmu możecie Państwo przeczytać, że gra go Jan Mysłowicz, ale to nie jest prawda, ponieważ to jest wybitny plastyk, który do dzisiaj jakby chroni swoją anonimowość i nie chce podać swojego prawdziwego nazwiska. To jakby taki był epizod z filmem w jego, w jego życiu. Więc tutaj, jakby całkowicie za młody wtedy chłopak wywraca też do góry nogami to, co jakby Czego oczekuje, oczekuje od niego widz? I tutaj, może, przyniosę sobą taką książkę Debiuty polskiego kina pod redakcją Marka Henrykowskiego. Tak naprawdę, jest to szereg rozmów tutaj z, z reżyserami filmowymi, i przeczytam fragment, jakby opowiadający o trudnościach ze zmontowaniem tego filmu, nadaniem mu taki, takiego kształtu, jaki jak film ma w, w ten sposób. Henrykowski pyta Zanussiego, czy rzeczywiście ten pierwszy montaż filmu okazał się, pańskim zdaniem, całkowitą klapą i artystyczną katastrofą? I to jeszcze mała dygresja, ponieważ Bogdziewicz poradził Zanussiemu, żeby nie wypuszczał tego filmu. Ten film jest tak beznadziejny, że po prostu jakby można tylko nie dopuścić do kolaudacji, niech ten film się w ogóle nie ukaże, zapomnijmy o nim, rób coś innego, to jakby po tej pierwszej wersji y, takie się pojawiły zdania. I Zanosi odpowiada. Tak? Może Pan teraz będzie kontynuował? Y Bołdziewicz miał wiele racji. To był film nie do oglądania. Trwał chyba z dwie i pół godziny. Wszystko się powtarzało i było nie do zniesienia. I wtedy dwie rady, skądinąd bardzo proste, uratowały mi życie. Jedną z nich była wspomniana już przeze mnie kwestia zakończenia, które zasugerował mi Witold Zalewski. Tutaj też jakby mała dygresja, Zalewski, który był wtedy kierownikiem literackim Toru, e, e, poprosił Zanussiego, żeby dokręcił scenę wyjazdu, znaczy tego, że ten bohater, który przyjeżdża na początku, Marek, wyjeżdża pod koniec filmu, żeby ta sytuacja dramaturgiczna była taka zrównoważona na początku i na końcu, na końcu filmu i zale, jakby Zanussi faktycznie tę scenę dokręcił. Druga prościutka rada pochodziła od Stasia Różewicza, wypowiedziana w charakterystycznym dla niego stylu. Wie pan, jak to jest takie nudne, to niech to chociaż będzie krótkie. Siadłem w montażowni i zacząłem ciąć. I zostało z tego ostatecznie coś koło godziny z kwadransem. Na planie robiłem nieświadomie montując po dwie, nieraz trzy wariacje tej samej sceny z identyczną puentą, tyle że inaczej zaaranżowane i dziejące się w różnych miejscach. Sytuacje się powtarzały. Bezlitośnie wyrzuciłem to i zacząłem tę układankę od nowa. Tak czysto muzycznie. Jedna scena długa, trzy krótkie." Oczywiście użyłem nakręconej za radą Zalewskiego sceny wyjazdu, drobiłem scenę historię z telefonem, która już była nakręcona, myśmy tylko podłożyli nowy dialog, dokładając bliski plan, a tam w tle dziadek z jabłkami domontowany sztucznie z innej sceny. Cała ta intryga, która zamyka sprawę, która wprowadza minimum jakiegoś życia dramatycznego, została w ogóle doklejona w nowej wersji. I wtedy okazało się, że to wszystko, że zredukowane do tej godziny i 16 minut daje się oglądać. Henrykowski mówi, zagrało. Zanussi mówi, no w każdym razie było do wytrzymania. I wtedy odkryłem coś co pamiętam do dzisiaj, że między klęską i sukcesem czasem jest rzeczywiście jeden krok. Przy rzeczach nowych, które są poza znaną konwencją, alternatywa, czy to chwyci czy nie, zależy niekiedy od minimalnej przewagi tego co chwyta nad tym co jest nowe i niezrozumiałe. Posłuchałem Rady Zalewskiego i Rożewicza i to uratowało mój debiut. Ratunek Bogdiewicza, który też chciał jak najlepiej, byłby dla mnie nieszczęściem. Natomiast to co oni obaj mi poradzili, pozwoliło zrobić ten film takim jakim go państwo teraz oglądają. Struktura kryształu jest też taka przynajmniej była moja intencja swego rodzaju rozmową bardziej niż polemiką z moim przyjacielem Iwanem Paserem. Chodzi oczywiście o film Intymne oświetlenie. To przecież niemal ta sama sytuacja. Przypatrywałem się uważnie temu filmowi i zachwyciłem się nim. Olśniła mnie ta zadziwiająca odmienność czeskiej kultury mieszczańskiej i naszej. Jakaż to wspaniała odbitka. Przecież tę samą historię, złożoną z tych samych elementów po czesku i polsku, opowiada się całkiem inaczej. Przy czym poziom cywilizacyjny Czechów był wtedy o wiele wyższy. Wszystko dzieje się w lepszych wnętrzach. Ci ludzie lepiej żyją, lepiej jedzą. A mimo to Intymne oświetlenie jest bardzo ludowe, natomiast struktura była kompletnie nieludowa. I tu też znowu taka, taka mała dygresja. Ten film ten Iwana film Pasera, intymne oświetlenie z 65 roku, to też jest taki film powstały jakby w czeskiej nowej fali i plakat z tego filmu pojawia się w pierwszej wersji w scenie, kiedy Jan i Anna czekają na przyjazd Marka na przystanku, ale oczywiście okazało się, że nawet jakiś taki po prostu szczegół drugiego planu po praskiej wiośnie, czyli tej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, to był zbyt mocny symbol polityczny. Jakby ten plakat nie mógł się tam po prostu pojawić, nie mogło się to intymne oświetlenie pojawić, pojawia się coś zupełnie, zupełnie innego. I tu mamy jakby kolejny trop nowofalowy, tak? czyli nową falę czeską i Ivana pasera, gdzie też jakby się pojawia konfrontacja dwóch życiowych postaw przyjaciół z dzieciństwa. Gdybyśmy mieli jeszcze szukać takich odniesień w nowej fali, to tak samo jest w filmie Piękny serż Claude'a Brola z roku 1958 roku, w filmie francuskim, gdzie też jakby dwóch tutaj bohaterów jakby. Z zupełnie innych perspektyw patrzy na rzeczywistość. Co jeszcze tu było ważne? Ważne było to, że pojawili się jako bohaterowie filmu Zanussi'ego intelektualiści. To nie było wcale takie oczywiste w Polsce Ludowej, że intelektualista może być bohaterem filmu. U Zanussi'ego intelektualistów jest dwóch, i to jest zresztą ta linia, którą Zanussi później będzie kontynuował. Co więcej, oprócz postaci intelektualistów pojawiają się ich dylematy, czyli problemy, z jakimi oni się wtedy zmagali. I tutaj trochę możemy sobie powiedzieć, że ten film ewidentnie jakby ciąży też w kierunku takiego eseju filmowego bardziej niż, niż takiej klasycznej fabuły. Tam też padnie taki, taki dialog. Marek przyjeżdżając do Jana i do, do Anny na wieś, powie, że tutaj się nic nie dzieje, jak u Czechowa. Wtedy Anna przytomnie zareaguje i powie: ależ u Czechowa właśnie dzieje się bardzo dużo. Czy jest takiego z takiej codzienności pozornego nic nie dziania się, jakby wyłaniać taki wewnętrzny konflikt, wewnętrzny dylemat. Jak są zestawieni ze sobą ci bohaterowie? Otóż Marek jest takim... Bo to są dwaj koledzy, dwaj koledzy ze studiów. Marek jest takim fizykiem, e, robiącym karierę naukową po stypendium w Stanach Zjednoczonych, e, który jest nastawiony właśnie na to, na rozwój zawodowy, na karierę. E, jest dynamiczny, jakby e, to jest jedna postawa. Druga postawa to jest postawa Jana, dawnego kolegi ze studiów Marka, który wyjeżdża z miasta, tak? wyjeżdża na prowincję, e, tam Prowadzi takie bardzo skromne wiejskie życie. E, jakby każdy z nich w filmie Zanussiego zyskuje swoją rację. To znaczy, argumenty każdego z nich są tutaj jakby przedstawiane. E, jakby każdy coś zyskuje, każdy coś traci. Oni się wielokrotnie w tym filmie konfrontują, e, ale bardzo często to jest remis. Tak? Nie jesteśmy w stanie wskazać takiego e, jednoznacznego zwycięzcy. E, czyli możemy sobie postawić takie pytanie, w przypadku marka, jaką cenę ma sukces, prawda? co tutaj trzeba stracić, żeby ten sukces osiągnąć? A w przypadku Jana, możemy sobie postawić też pytanie, jaką cenę ma zaprzepaszczenie kariery, to znaczy co się zyskuje w zamian, jeśli się z tej kariery rezygnuje. Możemy oczywiście to sprowadzić też do takiego ponadczasowego pytania, być czy mieć, prawda? Bo jakby trochę w tę stronę, oczywiście na, na, na miarę PRL-u, te postawy życiowe tutaj będą skonfrontowane, ale to jest jakby jeszcze też taki ciekawy trop autobiograficzny, ponieważ trochę w tych postawach życiowych są skonfrontowane te dwie ścieżki, których Zanussi nie wybrał, to znaczy ścieżka filozofa i ścieżka fizyka. Którzy się tutaj ze sobą jakby stykają, i próbują każdy przekonać do swoich, do swoich racji, tak? Czy jakby możemy powiedzieć, że na takim autobiograficznym tle, jakby odpowiedzią jest reżyseria filmowa, tak. Czyli nie, nie fizyka, nie filozofia, tylko właśnie reżyseria, która pozwala różnego rodzaju kwestie tutaj przedstawić. Zanussi zresztą też wspomina, że jakby. Pisząc dialogi do tego filmu, chociaż jak mówię, no film nie jest takim typowym filmem fabularnym, sięgał też po prace naukowe swoich kolegów z tamtego czasu, prawda? Po doktoraty swoich znajomych. Więc taki język się też tutaj, też tutaj pojawia. Tadeusz Lubelski proponuje jeszcze jedno spojrzenie na ten film od jeszcze jakby innej perspektywy. To znaczy, jakby proponuje. Spojrzeć na ten film, który dokonał pewnej takiej małej rewolucji, tutaj, w, w świecie polskiej kinematografii. Po pierwsze, była to właśnie rewolucja estetyczna. Ze względu na jakby zmuszenie widza do postawienia się w tej nowej, nowej sytuacji, jakby zrezygnowanie z takich swoich dotychczasowych, dotychczasowych przyzwyczajeń. No to jest znowu takie z ducha nowofalowe, że jakby nie siedzimy samej fabuły. Ale te y, postaci tych bohaterów mają nas skłonić do zastanowienia się nad swoim życiem. I okazało się, że faktycznie te dylematy y, tych bohaterów struktury kryształu, były dylematami ludzi młodych tamtego okresu. Znaczy, oni też musieli podjąć decyzję, w którą stronę kierować swoje, swoje życie. Tutaj jeszcze może nie dodałam jednej rzeczy, jeśli chodzi o muzykę w tym filmie. Muzyka napisał do, do Wojciech Kilar e, i to jest taka właśnie muzyka, która uzupełnia, e, myślę, dosyć mocno warstwę znaczeniową tego filmu. Zanussi miał co prawda inny, inny pomysł. Chciał, żeby e, muzyka do tego filmu e, Napisał Górecki, tylko jakby Górecki napisał muzykę. To taki dosyć szalony pomysł, jakby mała szansa była na to, żeby się udało. Górecki napisał do wstępnej jakby wersji scenariusza tą muzykę. No to się nie mogło udać, prawda? No jakby dać jak się dołożyć tego zdjęcia aktorów, scenografii i tak dalej, tak dalej, to nie mogło zagrać. I Kilar był tą osobą, która, która faktycznie się tutaj. Podjęła e, współpracy z, z młodym wówczas e, Zanussi. E, druga sprawa, czyli taka druga rewolucja, którą, którą tutaj widzi w tym filmie e, Lubelski, to jest rewolucja intelektualna. E, to znaczy, e, film ten właśnie, jak już powiedziałam przed chwilą, oddaje dylematy ówczesnych młodych intelektualistów. To jest też spotkanie dwóch naukowców, prawda? Dwóch, e, e, dwóch postaw naukowych. E, Marek, ten, który robi karierę fizyka, nie może nawiązać takiej rzeczowej rozmowy naukowej z Janem, dlatego, że tych kilka lat spędzonych za granicą, jakby postęp nauki, Jan od pięciu lat mieszka na wsi. Nie, jakby nie da się przełożyć. To jest taka przepaść, jakby tutaj w języku naukowym, w dokonaniach, w zmianie tego, co się w nauce wydarzyło, że jakby Jan wypada z obiegu, nie da się już jakby tej, tej przepaści zasypać. On, on nie może rozmawiać z Markiem, jakby tutaj w, w, nie z jego równorzędnym partnerem w dziedzinie fizyki. Z kolei Jan też nie potrafi znaleźć wspólnego języka z Markiem, jeśli chodzi o Teksty filozoficzne. Tam jest taka scena, kiedy oni rozmawiają o idei nieskończoności. I okazuje się, że Marek jest na tyle jakby uwikłany w swoje wybory, jakby w swoją perspektywę, że nie jest w stanie wyjść poza taki wąski, wąski kontekst, jakby to jest, to jest istotne. Podkreślać też w takich współczesnych interpretacjach tego filmu, że ta perspektywa duchowa teraz dominuje. Natomiast ja jakby zostawiam oczywiście ocenę Państwu. Wydaje mi się, że tutaj też profesor Lubelski, że to jest takie zdanie, jakby trochę podyktowane współczesnymi czasami. Że jakby te dwie perspektywy zależą, to, która bardziej czy mniej do nas przemawia, zależą trochę od czasów, których, w których ten film. Oglądamy chociaż Lubelski, jakby pisze wprost w swojej książce, że ta racja moralna pozostaje po stronie Jana, no bo jeśli patrzymy na ten film z perspektywy roku 69, to odmowa robienia kariery jest też odmową uczestnictwa w systemie PRL-owskim, takiej emigracji wewnętrznej, moglibyśmy, moglibyśmy powiedzieć. Jak są jeszcze ci bohaterowie zestawieni? Mówiłam tu o tej zasadzie przeciwieństw. Więc Marek będzie symbolizował aktywność, taki pęd do przodu. Też y, trochę taką y, konieczność podążania za nowościami za wszelką cenę. Jan z kolei będzie taką postacią pasywną, nastawioną na y, kultywowanie życia duchowego, kontemplację, y, takie skierowanie właśnie do, y, do wewnątrz. To jest, y, to jest istotne. Y, jak mówię, w większości przypadków, jak Państwo zobaczycie, to będzie jakby remis. Nie da się tutaj jakby jednego zwycięzcy y, w tym filmie. W tym filmie wyłonić. Też pojawiły się takie tropy, kiedy ten film był kręcony, że są, jakby to nie jest tutaj nigdzie w filmie powiedziane wprost, ale możemy się domyślać, że ta sytuacja między tymi dwoma bohaterami została, jakby rozgrywa się w przededniu marca 1968 roku, czyli jeszcze jakby przed tym przełomem i politycznym, społecznym, obyczajowym, który w Polsce wtedy, wtedy nastąpił. No i to faktycznie było takie duże wejście Krzysztofa Zanussiego, jakby z tym, z tym filmem. Kolejne jego filmy, o których ja, ja tylko tutaj wspomnę. Um, to są takie filmy, które podążają jakby tutaj konsek konsekwentnie tym wyznaczonym przez strukturę kryształtorem. Odświeżają też język polskiego kina, to jest bardzo istotne. Odkrywają też nowe obszary rzeczywistości, tak, bo chociażby ta postać intelektualisty, jakby dylematów, które ten intelektualista przeżywa, które musi rozstrzygać, to jest faktycznie to, co w tej dekadzie lat 70., takiej chyba najlepszej dekadzie w twórczości Zenosiego dochodzi do głosu. On wtedy zrealizował, wymienię tylko kilka tytułów. Życie rodzinne w roku 71 taki film trochę o para-autobiograficznym charakterze. Później powstał film Za ścianą w roku 1971 również. To już jest film zauważony za granicą, który dostał Grand Prix na festiwalu filmowym w Sanremo. W 1973 roku powstała Iluminacja. To z kolei film, który dostał Grand Prix w Lokarno, więc jakby też taki film. Tam się też. Te dylematy e, naukowca młodego e, pojawiają. Tam też jakby ten te wątek związany z fizyką, z wyższą uczelnią będzie kontynuowany. E, w 1975 roku powstaje jeszcze bilans kwartalny. No to są jakby wszystko filmy, e, oczywiście barwy ochronne, taki sztandarowy film e, kina Moralnego Niepokoju, które e, e, jakby rozpoczyna, rozpoczyna struktura, e, struktura kryształu. Dobrze, trochę jeszcze opowiem Państwu o tym drugim filmie. Natomiast, jak mówię, to jest trochę taki film odkrycie po, po latach, i też jakby trudno tutaj, skoro ten film jest, zostaje takim trochę nieopisanym ze współczesnej perspektywy, trudno tutaj mi jest jakieś takie piętrowe interpretacje czy też kontekst do tego filmu tworzyć. Natomiast na pewno kilka rzeczy można o nim powiedzieć. Trąd powstał w 1971 roku na podstawie scenariusza Aleksandra Ścibora-Rylskiego. Jego reżyserem jest Andrzej Trzos-Rostawiecki. I Andrzej Trzos-Rostawiecki to też jest taki reżyser, który łączy w sobie... Taką wrażliwość dokumentalisty i reżysera filmów fabularnych. Podobnie, nie wiem, jak na przykład Krzysztof Kieślowski, tak, który zaczynał też, też wtedy, w tamtym okresie, do Kieślowskiego na pewno jeszcze podczas któryś kolejnych wykładów e, e, Państwo powrócicie. E, też zaczynał od dokumentu, potem przeszedł w stronę fabuły. Więc Andrzej Trzost-Rostawiecki będzie też takim reżyserem, który tę wrażliwość pomiędzy kinem dokumentalnym a kinem fabularnym będzie, będzie łączył. I tutaj na pewno zobaczycie to Państwo w tym filmie. Później jeszcze powstał taki film Trzosa Rastawieckiego, Zapis Zbrodni z roku 1974, który z kolei będzie odnosił się do takiego głośnego w tamtym czasie zabójstwa łódzkiego taksówkarza. Ja nie mogę też za dużo mówić o tym trądzie, ponieważ struktura tego filmu jest taka, że. Cały czas dostajecie Państwo nowe informacje na temat bohatera i sytuacji, w której się znajduje. Ja tu mówiłam o tej współczesnej jakby paraleli. Pomyślałam, że trochę na podobnej zasadzie jest zbudowany dom zły Wojciecha Smarzowskiego. Tak? Znaczy bohater przekracza kolejne kręgi piekła. To jest jakby on, on jakby się w to zło coraz bardziej zanurza, jakby to zło go coraz bardziej otacza. Ten klimat, który się wokół niego tworzy jest takim klimatem coraz bardziej, coraz bardziej mrocznym. Tutaj akcja tego filmu rozgrywa się na początku lat 70. we Wrocławiu, i ten Wrocław z takimi brudnymi, e, rozpadającymi się podwórkami, kamienicami, który, o których już my się coraz rzadziej e, jakby pamiętamy, e, z takimi jakimiś ciemnymi, podejrzanymi e, interesami, e, z takimi ciemnymi e, typkami, którzy gdzieś tutaj kombinują, e, jak zarobić kilka, e, kilka groszy. Jakby. To się cały czas jakby w tym, filmie, w tym filmie objawia, to znaczy, z każdą minutą tego filmu jakby w ten świat się zanurzamy coraz coraz bardziej. I w ten sposób moglibyśmy też jakby usytuować Trzosora Stawieckiego jako właśnie takiego reżysera, też zapowiadającego to kina moralnego niepokoju poprzez jakby uczestnictwo w tym kinie młodej kultury, tak? czyli opisywanie tego, co jest. No ta tonacja tego filmu jest wyjątkowo taka ponura, ale faktycznie taki obraz rzeczywistości no nie był wtedy zbyt często, zbyt często spotykany. Zwróćcie Państwo uwagę tutaj jakby na całą galerię postaci drugiego, drugiego planu. Tutaj się w takich drugoplanowych rolach tych właśnie wszystkich takich kombinatorów, cwaniaczków, drobnych przestępców pojawiają Witold Pyrkosz, Roman Kłosowski, Zdzisław Maklakiewicz, też taki aktor drugiego planu Henryk Hunko z taką charakterystyczną jakby właśnie urodą proletariusza. To, to jest jakby cała ta plejada, która jakby wokół głównego bohatera jest skupiona. I na głównym bohaterze chciałabym jakby zakończyć. Jakby główną rolę, głównego, głównego, główną postać, tej, która prowadzi takie swoje prywatne śledztwo w tym filmie gra Zygmunt Malanowicz, już z Państwu znany chociażby z, z filmu Nóż w wodzie Polańskiego, który Państwo tutaj widzieliście. On tam zagrał młodego chłopaka, no mija 10 lat, on już tą, tą chłopięcą urodę gdzieś traci, ale zyskuje za to jakiś taki prymat tajemnicy w sobie. On zresztą taką osobowość mężczyzny z tajemnicą odtwarzał właśnie i w Nożu w wodzie Polańskiego, ale też w takim trochę zapomnianym filmie Wajdy, Polowanie na muchy z roku 1969 i właśnie w Trądzie. Też jeszcze może nie powiedziałam tego, że oczywiście ten tytuł Trąd jest takim tytułem symbolicznym. I to jest taki właśnie aktor, który tą swoją, swoją urodą też też myślę, że w jakiś sposób fascynuje przykuwa do ekranu, a z drugiej strony świetnie właśnie pasuje do tego świata tutaj, tego podziemnego Wrocławia, z którym będziemy mieli w tym filmie, w tym filmie do czynienia. Malanowicz jest może rzadziej widziany na ekranach ostatnimi czasy. W 2004 roku Jacek Borcuch wyreżyserował taki film, który jakoś przeszedł niezauważony przez polskie ekrany, a myślę, że zupełnie niesłusznie. To był taki film pod tytułem Tulipany. Też taki nostalgiczny film patrzący trochę w, w, polską, w polską przeszłość. Bardzo, bardzo ciekawy estetycznie, gdzie właśnie Malanowicz i Jan Nowicki zagrali jedne z głównych, z głównych ról. Więc jak mówię, Struktura kryształu, taki sztandarowy film tamtego okresu, a trąd, trochę odkrycie po latach, może taki film poprzedzający e, Dom Zły Smarzowskiego, to mi się wydaje tutaj takim ciekawym tropem. No to chyba tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na projekcję.